Wielbcie i szanujcie. Co jest? To To ja jestem Spidermanem, witam bardzo pana dyrektora. To Smolax. Spiderman. Kto ci wziął strój? No i jako iż tutaj przyszedłem. To Smolax. Apel szkolny? Co? A jaki apel? Dyrektor mówi, że musimy przyjść szybko na apel, bo będzie coś ważnego mówił. Na tych czterech wycieczkach był nowy wróg Spidermana, Elektro. Co? Cztery? A gdzie idziecie? Nigdzie! Gdzie on, kurde? Co to jest na męskie toalecie? Ja nie wiem, czy mógł tam wchodzić. Chodź. Ej, nie. Ale tak często? Tak. Spider-Man! Gdzie ten luferek? Zaczynam się niecierpliwić. Gdzie on jest? Ja nie mam pojęcia, naprawdę. Jeżeli się nie zjawi w ciągu minuty, nabiję cię na tą lampę, rozumiesz? Tak. On na pewno przyjdzie. Na pewno nie chcesz pomocy od nas, lufer? Lufer, myślę, że... Dałby radę, nawet bez blaszki. Cicho bądź! Milcz! Nie potrzebuję waszej pomocy! Gdzie jest luferek? Spitting the devil's face for you. Satisfying tired deja vu. Ej, oni też u ciebie idą w zwolnionym tempie? Chyba tak. Dzień dobry, luferku, aka Spidermanie. Rozumiem, że zdecydowaliście, że Gwen dzisiaj zginie. Oj, żyjesz w błędzie. Smolax, skitraj się, bo może być niebezpiecznie. Dobra, to powodzenia. Smolaxa i tak kiedyś dorwę. Przez to, że będę musiał się zemścić na twojej klasie. Za wszystkich, których kochasz. To jednego. Ej, ty! Prądziak! Lepiej uważaj na to, co mówisz. Kim ty w ogóle jesteś? Jestem Thor, syn Odyna, władca piorunów. Władca piorunów? To zaprezentuj jakieś pioruny. Nie no, po prostu ja ci mówię, on się prosi o lanie. Prosi się o lanie. Ja naprawdę, jak mu zaraz prawego sierpowego wezmę. Uspokój się! Nie, trzymaj mnie, bo nie wytrzymię. Jakie uspokój? Dajże spokój. Uspokój się. No, mówię ci, że mnie prowokuje. Musimy go przekonać do tego, żeby zostawił Gwen. Słuchaj, wydaje mi się, że możemy ci pomóc w inny sposób i nie będzie do tego potrzebny blaszka. Ja też znam się dobrze na biologii. Tak samo jak blaszka. Mogę ci pomóc i możemy spróbować
zrobić tak, żebyś znowu był człowiekiem. Przestań kłamać! Tylko Blaszka może mi pomóc. Masz 10 sekund, żeby mi powiedzieć, gdzie Blaszka mieszka. Lufcio, chyba mamy problem. No dawaj, zrób to swoje. Siup, siup, siup. Nie mogę zrobić siup, siup, siup. Musimy to łagodnie załatwić. Ja jak łagodnie? Nie rób nic, Gwen. Oszczędź ją. Naprawdę, pomożemy ci. Zaczynam odliczanie. 10. 9. Lufciak, dawaj, zrób, że coś widzisz, że... Nie. Napięta sytuacja. Elektro, proszę! Wysłuchajmy się nawzajem. Musimy sobie pomóc. O Boże, Lufer. Dajcie radę. Musicie dać radę. Jezu. Bu! Co ty zrobisz? Idź, wracaj. Nie! Ej, co tam robi Spider-Man? Co tam się dzieje? No nie wiem. I co ty tutaj robisz w ogóle? Co? Ty znasz Spider-Mana! A może jeszcze więcej? Może wiesz, kim on jest? Powiedz mi. Nie wiem. Spider-Manem jest... Ted Matty. Wiedziałam, że on jest Spider-Manem. 3, 2, 1. Gwen, pożegnaj się ze swoim życiem. Nie! Nic jej nie rób, proszę! Ale najpierw... Zabiję ciebie! Nie! Lufer! O nie... Nie... Thor... Nie... Nie... Tylko nie to... Thor... Co ty zrobiłeś?! Thor... Nie... Biegnij do niego, biegnij... I tak już nie żyje. Thor, nie... Nie, Boże... Thor... Nie możesz umrzeć. Lufer... Tak? Pamiętaj... Dbaj o swoją mamę, tak? Bo... Tak. Mnie zaraz nie będzie. Młoda damo! Tak? Pilnuj tego młodego dżentelmena. Dobrze. On zajdzie daleko w życiu. Ty też. Jesteś najdzielniejszym młodym chłopcem, jakiego poznałem w życiu. Nigdy nie walczyłem u boku tak dzielnego wojownika. To dla mnie zaszczyt, że mogłem nazywać cię moim przyjacielem. Thor, nie! 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 Gwen! Słuchaj! Tak? Jakby się coś działo, pamiętaj, ukrywaj swoją twarz. Lufer, co ty chcesz zrobić? Pomszczę Thora. Zabiję go. Właśnie teraz. Lufer, nie. Nie rób tego, no. Zdajesz sobie sprawę z tego, że uśmiercę każdego, kogo kochasz. Zemszę się. Kochałem go jak swojego brata. Nie odpuszczę ci tego. Był moim przyjacielem. Odynie. To? Dziękuję. To niemożliwe! Co się dzieje? Nie. Gwen, on odzyska mocy! Jestem Thor, syn Odyna. Zagroziłeś moim przyjaciołom.
ale wygląda potężnie. Thor! Ty żyjesz! Widzisz? Odzyskałem moce. Mam nawet swój młot. Popatrz, patrz, patrz, patrz. Mogę jaki go kozacki! Odsunąć się. Widzisz to? Wow, widzisz to? Przedowe. Jestem godzien. Przez chwilę myślałem, że nie żyjesz. Lufciak, to wszystko dzięki tobie. Zamian. Możesz tak? Podnieść mój młot. Nie. Serio mogę? Proszę. Ja. Thor, nie mogę podnieść! Dlaczego jest taki ciężki? Czemu się śmiejesz? Pomóż mi go podnieść! No. Spróbuj jeszcze raz. No Thor, dlaczego ty tak trolujesz? O mój Boże, to jest najcięższa rzecz, jaką w życiu widziałem. A w ogóle, co z tym Elektro? Oczywiście, dostał ode mnie piorunem i to dość dużym. Ale, jak samo jego imię wskazuje, Elektro, po jakimś czasie się wylizze. Będziesz musiał z nim walczyć. Będziesz musiał go pokonać. A ja nie wiem, czy będę, ze względu na to, że teraz jak mam młot, mam też swoje obowiązki. Muszę wrócić do Asgardu, porozmawiać z ojcem, z bratem i muszę, to najważniejsze, wyznać twojej mamie miłość. Fuuu, nie musiałeś mi tego mówić. No dobra, a kiedy się zobaczymy? Jeżeli wszystko pójdzie dobrze z moim ojcem, to zakładam, że za jakieś parę dni. Będę za tobą tęsknił, Thor. Ja za tobą również. Teraz, mój przyjacielu, niestety muszę lecieć. Heimdallu, zabierz mnie do domu. Odsuńcie się, moi drodzy. Okej. Ciekawe, co teraz? Kurde, szkoda, że tak szybko ta wycieczka rowerowa minęła, nie? No, fajnie strasznie było. Fajnie no było. No nie wiem, ja się cieszę, że wracam. Czemu? No bo trochę znaczy fajnie było, ale no. Ale wiesz, że pani to powie? Co powie? No, coś się działo w nocy. Coś działo w nocy. Nie. Nic! Dawiesz się spali. Dawiesz się spali. Ej, czy wy też nie możecie podnieść tego plecaka? Tak, też mam problemy. Może przylepił, co? Co my robiliśmy w nocy? Bo była ta zielona, ta pomarańczowa. Tak, no, ale no tak. Jolo, czego się boisz? Was się boję, no! A co ty masz do nas? Gdzie ty jesteś? Właśnie. Na stateczku se mieszka dziewczyna i się cieszy, no. No. Kochani, zbierajcie się już powoli. Dobrze, pani Zofio. Dobrze. Dobra, już. Pamiętajcie, żeby wszystko ze sobą zabrać. Dobrze, pani Joanna Krupa. Wszystko mamy, wszystciutko spakowane. Dobra, szczotka, pasta, kubek zimna wódka. Paczka zapałek i już po krzyku. Ty słyszałeś, co on powiedział? Słyszałem, normalne, co ty nigdy nie powiedział? Żartuję. Kochani, to jest taka piosenka. Szczotko, szczotko, hej, szczoteczko. Zatań ze mną, tańcz w kółę. Ho. To czeka, co tam robi. Dzień dobry, kochani, jestem Lufciąg, to jest kolejny odcinek z Minecraft Extra Szkoły. No niestety, jak sami dobrze wiecie, no w nocy nie za ciekawie się działo i dlatego prawdopodobnie pani Zofia będzie odwoływała naszą wycieczkę rowerową. To nie smarag? Tak. To się działo w nocy. No? To się działo w nocy. Stary, puściłeś takiego pierda, że się wytrzymać nie dało. Nie. Mieliście kiedyś takiego pierda, że was obudził? Nie. Ja też nie. Pierda, co obudził. No powiedz. To nie miałem. No powiedz. Opowiedz. Kiedyś miałem pokój z bratem i mój brat wydarł się na mnie o 5 rano, że śmierdzę. Upuściłem Boga. A ja spałem sobie fajnie. I to było niefajne, bo się upuściłem. Ja kiedyś, jak byłem na wsi z rodzicami, to mój tata spał i tak głowę wychylał na zewnątrz poza łóżko i mu z bratem podkładaliśmy skarpetki śmierdzące. O Boże. No i się obudził i mieliśmy przypał i no. Ajaj.
Nie róbcie tak, kochani, swoim rodzicom. Dzień dobry, to jest kolejny odcinek z Minecraft Extra Szkoły. Zasubskrybujcie kanał. Właśnie w tym miejscu zostawcie dzwona, stawcie łapkę w górę i napiszcie komentarz. Tur ma znowu moce! To przypnę wam serce. Piszcie. Co to za sekrety ciągle? Tor to jest mój najlepszy przyjaciel i ja go uwielbiam, ubóstwiam i no i w ogóle. I w ogóle. Dzień dobry, kochani. Oglądajcie dzisiejszy odcinek do samego końca. Koniecznie pamiętajcie, że odcinki są codziennie o godzinie 14:30. Już od 11 dni. Słuchajcie, w ciągu 11 dni wrzuciłam, what the fuck? Wrzuciłem 13 filmów. 13 filmów. To jest pechowa liczba, Smolax. Niby ta. Musimy ale któryś usunąć. Wrzucisz teraz 14. Czekaj, to będzie 13 czy 14? Teraz, dzisiaj będzie. No 13. A, 13. To ten nie poleci. To ten nie poleci w ogóle. Kochani, musi ten odcinek polecieć, bo nie możemy tak ten. Zostawcie teraz łapkę w górę. Właśnie w tym o miejscu. Teraz każdy, kto to słyszy. Jeżeli zostawicie łapkę w górę, to będzie oznaczało, że wakacje będą trwały do końca roku. Serio. Zobaczycie. Więc zostawcie łapkę w górę. Kochani, zbieramy się, zaraz będziemy wyjeżdżać, ale najpierw sprawdzimy listę obecności. Chodźcie tu wszyscy. Kochani! O. Już, już. Idziemy. Już jesteśmy. Kaczusia, czy? Dobry dzień. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobrze, kochani, będę czytała listę obecności, bo jak najszybciej musimy wyjść, opuścić wyspę. Ale proszę pani, dlaczego mamy opuszczać wyspę? O co chodzi? Ponieważ Stanley Elektro zaatakował w nocy. Co? Co? Elektro? Elektro? Więc musimy jak najszybciej opuścić Zalew Zembożycki. No. Słuchajcie pani Anny i no. A, czyli w nocy opuścił wyspę. Znaczy, zaatakował. A dzisiaj Bielufer w nocy nie było. Byłem, co nie Smolax? Tak. Chyba gdzie indziej w takim wypadku. Tak. Na pewno? No, tak. Na 100% Smolax? Na 250. Tak. Wydaje. No ty jesteś pewien, prawda? Emilia potwierdzi. Emilii nie ma, właśnie to jest jedno. Nie ma Emilii, czyli zostałeś ty. O, no to wszyscy. No. Emilia potwierdzi, tak? Znaczy... No. Dobrze, czytam listę obecności. Lusik. Jestem. Hoku. Jestem. Kaczucha. Kubamak. Obecny. Lufer. Jestem. Holotrinix. Jestem. Tripo Pablo, proszę pani, Tripo Pablo. Pani tripo, nie umie mówić. Tripo, proszę tripo, pani, niech pani powtórzy. Penta Pablo. Pinto Pablo, no. Pinto Pablo. Pinto Pablo. Pinto Pablo. Pinto Pato Paty. Hej Pablo. Paulusia. Jestem. Silver. Jestem. Molax. O, jestem pani. Stanley. Co? Żygająca kaczka. To był on. Żygająca kaczka. Diskrak na niego. Ej, on brzmi jakby trzy kaczuchy naraz ten, co nie? Klonuje jakieś stado kaczek. No, ostateczny cios. O Jezus. Nie, no kaczka wygra. No co chodzi? Co jest? Jezus Maria, jaka dziwna klasa. No, ma pani rację. Dobrze, kontynuuję. Jolunea. Jestem. Cookie Corn. Tutaj. Litka. Jestem. I Natalia. Jestem. Okej, to wszyscy. Dobrze, zapraszam was do łódek i płyniemy na drugą stronę. Dobrze. Ja pierwszy, chodź Smolax! Smolax! Chodź, kaczka. Jest. Chodź Smolax! Będziemy pierwsi! Nie. Wow, kochani, napiszcie komentarz! Koniec wycieczki! To przypnę wam serce. Ej! Co ty robisz? Napiszcie, kochani, komentarz! Koniec wycieczki! Ja to przypnę wam serduszko, dokładnie tak. Esa. Z tobą się nie da być pierwszym.
A nie... i tak byliśmy pierwsi w łódce, okej? Okay? Okej? Okay? No ale w łódce. A to o to chodziło, tutaj. No dobra. Kochani, bierzcie swoje rowery, już. Dobrze, pani Zofio. Jestem. Lecimy. Moja BM-ka. W sensie BM-ka, moja Madzia. Lecimy. Joanno, było mi bardzo miło cię spotkać. I mam nadzieję, że spotkamy się w niedalekiej przyszłości. Mi was również było miło spotkać. Życzę wam miłej podróży. Dojedźcie bezpiecznie do szkoły i... no miłej po prostu podróży. Dziękujemy. Dziekujemy pani Joanna. Dziękujemy. Proszę. Do widzenia. No ustanę, jak masz rower. Ja wiem, panie. Kochani, możecie już jechać, ja was zaraz dogonię. Dobrze. Dobrze. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Miłego biegania i kardio. Do widzenia. Mamo, mój bicep jest tak szybki, nie ma szans. Dobra, blokuję się. Mój szybszy jest, o co ci chodzi? Ale szkoda, że ta wycieczka rowerowa tak szybko minęła, co nie klasa? No właśnie to jest najgorzej. Najgorzej, najgorzej. Najgorzej, ja ci prędzej. Fajnie było, fajnie było coś. Głupi elektro. O! Co jest? Co jest? Mary? Miles! Gdzie ma? Jestem Miles Morales. Neteo! Siemaneczka. Gdzie jest Neteo? Natek! 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 Natek, elo! Natek, cześć! Siema! Mary i Skutek! O, siema, Miles! Nie umiesz jeździć na rowerze? Mary, dlaczego jesteś zarumieniony? Nie, no bo... Zobaczył rowery! O, ale super, moi przyjaciele przyjechali jeszcze na rowerach, ale jeszcze jestem podjarany całkowicie. Ewentualnie popatrzyłeś na Marysię. No. I teraz na przykład patrzę na ciebie i już... O, siema Majs, dzień doberek! Elo! Cześć! Cześć Marysie, jest Słodziaku, ty mój. Cześć. A słyszałeś cześć. To, że ma być Apple teraz? Apple szkolny? Co? No. A jaki Apple? Przed nami dyrektor mówi, że musimy przyjść szybko na Apple, bo będzie coś ważnego mówił. To jest chyba... A wiecie co ważnego? No ale cicho! Nie wiem, jest jakiś temat? Kochani, za 5 minut jest obowiązkowy Apple i macie wszyscy na nim być. Ja teraz idę porozmawiać z dyrektorem i widzę was za 5 minut. Dobrze pani Zofio. Dobrze, już. Dobrze. Do widzenia. Tak było. A jak to? Czemu apel szkolny? Nie, no to po prostu. Nie wiem, to jakby musiał się coś stać, po prostu, no bo... tak o. Pewnie coś przeskrobałeś znowu. Nie, a czy się ma notek? Elo! Ja. Cześć i dom. Ej, ale może ten apel jest związany z elektro, wiecie? Przyjechał i to tak dziwne no, trochę. W sensie no, możliwe, anulują tak wycieczkę. To bardzo możliwe. Ej, no właśnie, oni anulowali wycieczkę przez niego. A tak, no właśnie, to, może, to może jest po prostu... a propos tego anulowania wycieczki. Anulowali wycieczkę? No. No tak, tak przez elektro. A ty byłeś w Grecji! Ej, chwila, panowie, no, panie, bo... W Grecji, bez nas. Bo chyba trochę mi... Co, jaki... Kto to jest ten elektron? Elektron, to atom, jest nowy wróg Spidermana. Tak, taki elektryczny. Taki, taki protona. Prądem razi, no. No i prawdopodobnie najpotężniejszy jak na razie. Wcale nie! Co ty a ty widziałeś Thora? Proste. No... Kim jest Thor i skąd on wie, kto to jest Thor, jak to jest twój właśnie. Przyjaciel? To jest on też, jest Thor. Nieważne, nie mów. Nie wiem, telewizji widziałem. Jak? W sensie... Kim? Telewizji? Nie bierzcie tego wszystkiego tak... Panowie! Jesteście nie bierzcie wszystkiego do siebie, ja tak czasem gadam jakieś bzdury. No tak. Pani, napiszcie komentarz, apel szkolny. Proszę, każdy, kto teraz słyszy, niech napisze szkolny apel w Minecraft, to ja szybne wam serce. O, no to Smolak zostawi komentarz. Ja trzymam go za sobą. Ja też trzymam za sobą Jolo, która obiecała, że będzie czytała wszystkie komentarze z odcinka z Minecraft nie, domu. Nie, tak było. No z Minecraftu, ale nie może być ani jednego komentarza, który mi coś zabiera. Więc kochani, piszcie. Szkolny apel w Minecraft, Jolo wszystkie komentarze przeczyta z ekstra szkoły i z Minecraft domu. Dobra. Jak ogląda nas teraz 50 tysięcy widzów, załóżmy, no to 50 tysięcy widzów. Pisze i będzie 50 tysięcy komentarzy, a niech każdy teraz napisze i tylko i wyłącznie Jolo pozdrowi te osoby, które zostawiają łapkę w górę, o właśnie w tym miejscu. No, no. Jolo, długie wakacje się szykują chyba, co? No, widać, nie dwumiesięczne, tylko dwuletnie. Aha, to apel będzie. Idziesz Peryś za mną? Tak. Dobra. Chodźcie. Chodźcie. A, na apel, na apel. Od razu na apel. Od razu na apel. Ej, Smolax. To już gdzie jesteś? Tu jestem. O. Chodź pogadamy. O czym? Muszę z tobą gadać jedną sprawę. Mary, no. Spotkamy się na apelu, okej? Okay? No okej. Okay. Kocham cię, kotek. Ja ciebie też. Chodź, stary.
Co się dzieje? Słuchaj. Hej. Do szatni chodźmy może, ja tam plecek sobie zostawię. Ja się boję trochę, że dyrektor może coś podejrzewać. Albo że pani Zofia komuś coś powiedziała odnośnie, no wiesz, niechcący odnośnie mnie. Pani Zofia ma mój strój, stary. Czemu ona ma twój strój? No bo... na basenie przecież... No ty wyrzuciłeś z tym. A, no tak. I ona go trzyma nadal, ale już tego stroju nie używam i boję się troszeczkę. Jezu, czemu ty tak słabo przechowywałeś ten strój? Wystarczyło twój plecak wrzucić do wody i od razu wypłynął. To jest skomplikowane, dobra? Ja zostawię tutaj plecak, bo strój tutaj mam. Dobra, zostawiam tutaj plecak. Masz tutaj strój? Tak, 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 ale zamkniemy szatnię. Dobra, stary, to ty tam leć, ja muszę zmienić buty, bo mi śmierdzą, no wiesz. Już o co chodzi. Ja zamknę. Chodź ze mną! No, czemu nie idziesz? No zaraz przyjdę, przecież ci mówię. No dobra. Muszę zmienić buty tylko i... no, popsikać się i tyle. A nie mówiłeś nic pani Zofii? Nie. Na pewno? No na pewno. Dobra, stary, leć już szybko, bo Marysia na ciebie czeka, ja zaraz będę, zaraz. Dobra. Dziwny ten Smolax. Napiszcie komentarz, co on kombinuje. Przypnęłam mam serce. Dziwne, serio dziwne. Dobra, teraz jest apel szkolny. Nie, mam jakieś lekkie obawy. Jakbym... czuję się, bym miał jakiś... miał dostać jakiś przypał, ale... ale dobra, nieważne. O kurde, rzeczywiście jest apel. Ja cię kręcę. Hej! Ty mówi, że... No? Co tu się dzieje, no? Nic, rozmawiamy, a co? Rozmawiamy? Dlaczego nam przeszkadzasz w prywatnej rozmowie? To moja dziewczyna. No i co z tego? No Lufer, nie bądź zazdrosny, no tylko rozmawiamy. W czym problem? No ale halo, nie skończyliśmy rozmowy. Możesz nas nie rozdzielać w tym momencie, tak? Bo ja nie chcę, żebyś słyszał to, o czym rozmawiamy, bo my rozmawiamy o czymś bardzo ważnym, czego ty nie masz pojęcia w ogóle, bo to jest niespodzianka na twoje urodziny, wyjdź. Urodziny mam za rok. No i no co właśnie, z tego? A może my już planujemy? Co, może płytę Energylandii mi kupisz? Jeszcze Balantajca. Brazylijskiego. Co? Ha? Ha? Masz 12 lat, jesteś w gimnazjum. 12, mam 16 lat prawie. I o czym ty mówisz? Jaka płyta Energylandii w twoim wieku? Jezus Maria. Kochani, napiszcie komentarz, czy byliście kiedykolwiek w Energylandii. My będziemy jechali, ale nie powiem wam kiedy. Napiszcie, czy byliście kiedykolwiek w Energylandii. Teraz będzie tutaj stał i nam przeszkadzał, tak? Super. Dzięki, Lu. Proszę o ciszę. A to dyrektor. Proszę o ciszę, kochani. Ogłoszenia parafialne. Jak sami wiecie, wiele klas miało wycieczki, ale niestety musieliśmy je odwołać. Ponieważ na tych wszystkich wycieczkach, na tych czterech wycieczkach, był nowy wróg Spidermana, Elektro. Co? Na czterech? Tak, kochani, na czterech wycieczkach Elektro zaatakował. A na ostatniej wycieczce, czyli... klasy trzeciej F, wychowawczyni pani Zofii, Elektro zaatakował bezpośrednio uczniów, ale na szczęście, całe szczęście, nasz kochany Spider-Man ich uratował. Pomógł mu jakiś chłop z młotem. Skąd on o tym wie? Z tego co mi wiadomo, pani Emisiowa z klasy trzeciej F wysłała nam nagranie. Emilia? Smolax! Gdzie jest Smolax? Gdzie jest Smolax? Gdzie jest Emilia? Oni tam byli. Ale za to nasz kochany Spider-Man uratował naszą całą klasą trzecią F. Brawo dla niego! Brawo! Brawo, brawo, brawo! Brawo, brawo! Niestety nie ma go wśród nas, bo nie chodzi do naszej szkoły. Ale mam nadzieję, że przez to nie zmienicie zdania o nim i że nadal go będziecie lubić i szanować. Bo dzięki temu lubieniu trzeba mu po prostu podziękować za jego wyczyn i honor, jaki zrobił dla naszej ukochanej klasy. I jeszcze raz wielkie brawa dla naszego Spidermana! Brawo! Brawo! Oszust! Miles, zamknij tam ten łeb w tle! Panie dyrektorze, pan tak nie powinien mówić! Ja widziałem, to wszystko jest oszukane! Ty tam milcz i ja patałam! Te nagrania są zmontowane! Kurde, normalnie nie wierzę, że to ty jesteś Spider-Manem, ty Matt, naprawdę? No co? Tak, no ja skaczę po wieżowcach, tak siwa. Tak? No ale umówisz się ze mną na randkę, nie? No tak, no byliśmy mówili o jutro, cześć Lufer. Cześć. On nie jest Spider-Manem. To nie? To kto? Na pewno nie on, on nie jest Spider-Manem. Bo...
Dobrze, uczniowie, możecie się już zbierać do swoich klas. Dziękuję jeszcze raz, dzieci, za ten apel. I mam nadzieję, że nie będziecie byli w stanie spotkać Elektro. I pamiętajcie, wielbcie i szanujcie. Co jest? To ja jestem Spidermanem. No. Witam bardzo pana dyrektora. To Smolax! Spiderman! Kto ci wziął strój? No i jako iż tutaj przyszedłem. Nie, nie robi Spider-Man. To Smolax! Proszę dostęp do mikrofonu, panie dyrektorze. Tak, tak, proszę, wypowiedz się. Witam was, jako iż jesteście mi wdzięczni, a ja jestem Spider-Manem, znam Smolaxa, on jest super człowiekiem, zarąbisty gościu. Że on zna Smolaxa? Coś tu nie pasuje w tej wypowiedzi. Nie jest Spider-Man! Jak to nie? O co mówisz? Chciałem wam bardzo podziękować za to, że mnie wspieracie, za to, że ze mną jesteście. Uwielbiajcie Smolaxa, on jest zarobisty, serio. To nie jest Spider-Man! To nie jest Spider-Man! Spider-Man! Uwaga, specjalnie dla was przygotowałem sztuczkę moją jedną, tak na pożegnanie. Patrzcie. To nie jest Spider-Man! Mati, to oszuści, zrywam z tobą! Jednak Spider-Man jest prawdziwy. Dobrze, panie dyrektorze, mam taką sprawę. Smolax to mój przyjaciel i mam prośbę, czy mógłby pan mu wpisać sobie piąteczki i szósteczki? Nie ma problemu, nawet wpiszę mu szósteczki, że ma tak koks znajomego. No, to się rozumie. Dobra, trzymajcie się szkoło i wszystkim jeszcze raz dziękuję. Trzymajcie się, pa pa. Elo! Mary, chodź ze mną! Idę. Nie wierzę w to, A gdzie idziecie? Nigdzie! Gdzie on, kurde? Tutaj jest Mary, w męskiej toalecie. Ja nie wiem, czy mogę tam wchodzić. Chodź. Smolax! Tak? Co? Zwariowałeś? Ty zwariowałeś? No ale o co ci chodzi? Przecież nie wiedzą, że to ty jesteś. No ty dzbanie, kurde! No, to jest mój strój! No, ale nie mówiłeś, że nie mogę go brać, nie No było... to chyba logiczne, no kurde! No ale, no ja nie wiedziałem, no się po prostu tak mnie korciło, że się nie dało jeszcze powiedzieć, no tutaj jest w plecaku, o tutaj! Ja myślałem, nie powiedziałem, o tutaj w plecaku! Myślałem, że to jest jakiś przekaz, że mogę sobie zobaczyć. Nie, stary, kurde, wziąłeś mój strój i to jeszcze wygłaszasz przemowę bez mojej zgody! Smolax, to było strasznie nieodpowiedzialne, przecież to jest luferka strój, no i co ty w ogóle robisz? Nie jest podpisany. No ale to, że nie jest podpisany. Jest podpisany, jest podpisany! Co? Gdzie? No goddammit, no jak tak można? No, Smolax, naprawdę przesadziłeś. No ja już go zaraz ściągam, no już go ściągam. Ty masz lat, no kurde, jeszcze wiem, jakby ktoś ci podszedł i zdjął maskę. Stary, naraziłbyś swoją rodzinę. Nieprawda, ja wszystko. Prawda, bo by się dowiedzieli o tobie, że jesteś Spider-Manem, a nie jesteś i byś ich nie obronił. I ja musiałbym bronić twojej rodziny. To nie jest takie proste, nosić tą maskę. To było zaplanowane i ja to wiedziałem, jak zrobić. No przecież to trzeba... Nie, ktoś idzie. Panie Zofie, pani zamknie drzwi. Co się dzieje? Co to był? Smolax. Ty dumiu! Przez ciebie mogli się dowiedzieć, że Luferek jest Spider-Manem! Przepraszam, panie, przepraszam. Nie przepraszasz, po co mnie przepraszasz? Przepraszaj, Luferka! Przez ciebie cała szkoła mogła się dowiedzieć, że jest Spider-Manem! No ale nic się nie dowiedział przecież. O, Luferku, trzymaj mnie, bo zaraz mu przywalę z laczka! Spokojnie. Na szczęście nikt się nie dowiedział. Na całe szczęście. Przecież jakby ktoś się dowiedział, ja powinnam cię wywalić ze szkoły! Ja powinnam cię wywalić z klasy! Zewsząd! Nie. Nawet na koniec roku! Tak. Nie. Już będę grzeczny, już nie będę nic robić. Nie będę podsłuchiwać, nie będę się przebierać. Zostawię plecak Luferka. Nie plecak Luferka! Teraz zostawiasz strój dla Luferka! To czy on jest Spider-Manem i co on robi w życiu zależy tylko i wyłącznie od niego, a nie od ciebie, Smolax! Smolax, masz natychmiast przeprosić Luferka. No, Luferku, przepraszam, serio.
I teraz przepraszasz, znowu przepraszasz. Wtedy przepraszałeś tak samo. Specjalnie cię zrzucałem z wieżowca, żebyś coś zrozumiał. I nadal robisz to, co robisz. Kurde, stary, narażasz moje życie! Zrozumiałem, no i jesteś tylko luferkiem, nie jesteś Spidermanem. Ktoś idzie! Hej! Pani, proszę pani! Co pa... O, cześć Mary! Cześć! Co pani robi w męskiej toalecie? O, cześć Miles, nieważne. Dziewczyny, proszę pani, wyjdźcie, to jest męska toaleta. Dobrze Miles, już wychodzimy, chodź Marysiu. Mega dziwne. Nie. One tak często? Tak. Do Spider-Man! Do Smolax? Do? Ty jesteś Spider-Man? Nie, to jest... To wszystko było... To zabawkowy strój teraz. Przecież to wszystko było udawane. Powiedz, że nie jesteś Spider-Manem. Nie jestem Spider-Manem? Wiedziałem, od początku mówiłem, że to wszystko fake, a ty mi nie wierzyłeś, bambusie. Ja ci mówiłem, że te nagrania są spreparowane. Jakie nagrania? No wszystkie, które latają po internecie, że Spider-Man niby ratuje, że on lata, że... Bo Spider-Man jest Spider-Manem. No tak, oczywiście. Może co, że skąd ty niby to wiesz? Dobra, skoro jesteś Spider-Manem prawdziwym, chociaż wiem, że nie jesteś, to strzel we mnie pajęczyną, no, strzel. A? No proszę, dawaj. No wal, haha, bo nie strzel... Zbieraj się i wara do mojego domu! Miles, chciałeś kubkę? Nie, kubkę chciałeś, tak? Dobra. Smolax, wychodź szybko. Dobra. Zatrzasnąłem, nie wyjdzie. Ej, Smolax, Luffer, wypuśćcie mnie! Ej, halo! Sorry, Miles, do zobaczenia jutro w szkole! Luferku, musisz poważnie porozmawiać ze Smolaksem. Mam klaustrofobię! Wiem, pani Zofio, porozmawiam z nim. Kochani, zapraszam was w prawym górnym rogu na poprzedni odcinek. Mam nadzieję, że jutro będziecie o 9:30 na Minecraft domie. Trzymajcie się i pa, pa!